Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Tutor 22, dzisiaj Elengrad. Dzisiaj taka robota jak widać, czyli wrzucamy sobie najwyższy bieg. Chociaż nie musiałem w sumie, ale niech jest. Bo dzisiaj mulczowanie tutaj w sadzie i będzie... Pierw będzie mulczowanie, a później będzie... Co będzie? Później będzie głęboszowanie tego wszystkiego, więc... Zostańcie z nami. Jak to kiedyś Marek mówił z kanału Joker Fan. Oczywiście sad wam pokazywałem już w poprzednim odcinku na koniec, ale dzisiaj zobaczycie go pełnometrażowo. Bo wtedy tak tylko z góry wam pokazałem, a dzisiaj ten rządek porządku zobaczycie. Tak sobie myślę, czy jeszcze jednego ciągnika nie kupić sobie sadowniczego, żeby jeden stał z mulcerkiem. Ale nie wiem, czy trzeba głęboszować co sezon, czy tylko raz. Dobra, w sumie jak już tak się wykręciłem, bo i tak muszę dwa przejazdy robić, i tak muszę dwa przejazdy robić między tymi rządkami, więc... A na 18 na godzinę to trochę szybko idzie. Dość fajnie to idzie, to mulczowanie, więc... Sprawdzałem 3-metrowym tutaj mulcerkiem, czy nie da, ale takie jakby 2,5 mulcerek to idealnie na razie to brał, nie? Ale... No nie da się niestety, nie da. Oczywiście ten sad jest różnej długości, więc jeden przejazd jest, teraz to jest najdłuższy przejazd, co jechałem, co jadę w sumie. Niby sadownik, a jednak mało zwrotny. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest mało zwrotny. Z tego co obserwuję tutaj. Wydaje się, że powinien być trochę bardziej zwrotny. No ale dobra. Dzisiaj nie powiedziałem, bo w tle koszą soję. Soję, jęczmień. No ale to za chwilę tam skoczę, bo będę musiał ciężarówkę na to stawić do tribaina, ale to na spokojnie. Bo tribine ma 32% już. Ale to na spokojnie, nie bójmy się. Oczywiście kolosus też kosi. Chętnie kosi, no bo mam tylko dwa pole jęczmienia, więc... No i grzejemy. No, oczywiście patrzę, fajny taki różowiutki, bardziej fioletowy sobie ten kogo sobie ustawiłem na tym mulczerku, więc spoko sprawa. Fajnie to wygląda. Sobie fioletowy. Mówię, pobawię z tym sadem, no bo tutaj te dwa sezony maksymalnie będą jeszcze i koniec. Nie? Dwa, może trzy. Więcej nie planuję. Nie? No bo więcej nie planuję, no nie wiem co robić już. Bo tamte łąki myślę, że raz dwa powinno się wykupić. Tak to wygląda. Tutaj do prawej teraz trzeba zmulczować. I ogień na tłoki, nie? Robotka musi iść. Dość fajnie to idzie, nie powiem. No przede wszystkim szybko, nie? Przede wszystkim szybkość jest najważniejsza. Czyli pewnie jakbym miał na sobie, to idealnie tutaj GPS osoby pod te krzaczki bym jechał. No ale bez GPS też idzie. Ten mulczarek chyba 8 jechał na godzinę, bo ją plus 10 dałem, więc... W sumie łąkę też mogę sobie zmulczować tutaj kawałek bliżej. Wiem, że ten sad nie jest ładny, bo nie jest równo zaczęty, no ale... Ale fajnie to wygląda, bo ta górka jest, dlatego mi się to podobało. Tutaj oprysku niestety w tym sezonie nie zobaczycie. Dopiero na wiosnę zobaczycie oprysk. Bo tutaj jest 100% nawiedzenia, więc... Dopiero na kolejny sezon. Obiecałem, że będzie sad tutaj i jest. A trawa w koło, no to jest, żeby sobie nie jeździć po ściernisku i tyle. Dobra, w sumie może być i ten przejazd. Teraz te góry są krótsze, więc też będzie inaczej, nie?
Tam w sumie chyba nawet w każdej innej długości, bo tam po dwa są chyba robione z tego, co pamiętam. Jakoś tak robiłem, że dwa. Że dwa rządki, bo ja to pod kombajn robiłem, nie? Że dwa rządki i wtedy kolejna długość. Więc tak to wygląda. Chcesz się przejąć, jo? Wtedy tutaj muszę tym przejazdem lewym wrócić. I wtedy te najdłuższe przejazdy będą załatwione. Więc elegancko. Nie, no fajna ta robota wsadzi. Pierwszy raz mi się wsadza bawię. No tak, pierwszy raz, a już kurde farmik jest 2,5 roku. No bo dzisiaj mamy 1 kwietnia i to nie jest klima Aprilis. Znaczy no ogólnie jest, ale... Ale ten odcinek nie jest żartem, o może tak. Dawaj ogień! Albo sobie włączę tego, bo fajnie ten różowy wygląda. W sumie to fioletowy jest, ale dobra. Ciekawe, czy w ogóle będą to tak fajnie zbudżować, bo... Bo tutaj będzie pod skosem ten teren i ja będę się kłatał te żołdki, więc zobaczę. Zobaczymy w sumie. My. My też w sumie. No dobra, jeden żołdek tutaj. Jestem tak sobie teraz myślę, że mógłbym go nawet do końca tu pociągnąć, żeby tam było 5 rządków, ale 4 ładnie wyglądają. Ogień, a bo tam nie zrobiłem tego przejazdu. Dlatego tam była taka mini przerwa, ale dobra. Ale na razie jest dobrze, na razie się nie kładzie, bo jeszcze w sumie nie ma tej grupy największej, więc... Może będzie git. Mieliście to plany tylko robotę w sadzie, więc... A żniwa to tam w tle są. I to takim bardzo, bardzo dużym tle w sumie można powiedzieć. Myślałem, że może jak starszy czas, to... Jeszcze. Ogień! Nie mogę jak to idzie, nie? To jest coś pięknego jak to idzie. Wysłano, ale nie odczytał jeszcze. Dawaj, do prawej, do prawej.
Dawaj, dawaj. Kurde, to będzie ciężki temat chyba tutaj jednak. Bo dość o te drzewka obijam tu. To może być tutaj ciężka sprawa. Ale chyba dam radę. Jeszcze nie wiem, kurde, czy zapiąć sobie już ten głębosz i jeździć tu z głęboszem, czy dalej to mulczować, no bo to w sumie jeszcze trochę tak mulczowania jest, nie? Któraś minuta odcinka? 12, no dobra, to chyba starczy, resztę za poza odcinkiem włączyłem. Tak, no resztę poza odcinkiem sobie włączyłem tyle. Tutaj jest mój opryskiwacz o kombajn. No bo teraz mam wersję opryskiwacz, ale chyba zmienię go na kombajn, bo to jest Oxbow. Oxbow pack. Takie delce. Kurde. Angrisem, disco, coś tam, coś tam. Ale widzę, że mój tutaj... Mój kombajn nie kosi. Czemuż to tak? Muszę go chyba wysypać jednak. Jedno kółko zrobił, ale... Drugiego już nie da rady. A tą słomę niech to sypie, bo i tak to się mi przeciągnie i tak. Mam. Znaczy no mam, to jest Volvo. I jak to odpala w ogóle ty? Tribinę, tribinę syp. Szybko to wysypuje? Ja dość szybko to sypię. A ten tam już ładnie skosił, widzę. Ten tam już pół pola skosił. Ten też by pewnie więcej skosił, gdyby nie stał tyle czasu, no ale dobra. To mój błąd. No mówię, że pół pola skosił. O, tu będzie wapno, więc ciekawie. Więcej 48. Może jeszcze starsze czasy, żeby sobie chwilę pojeździć. Żeby sobie jeszcze chwilę pojeździć z tym kombajnem. Może ta minutka się znajdzie. I ta wiadomość na raz. No i z powrotem też na raz. Nie no, to te głębuszowanie to jest ciekawsza robota. Przynajmniej widzisz, że coś tam się jednak faktycznie zmienia. Tam przy tej trawie to tylko wysokość się zmieniała, tak tutaj. No, cofaj. No ale to idzie fajnie, ty. Oczywiście każdy rządek jakby na dwa razy, bo się nie da inaczej. Tutaj też na szerokość kosiarki jest tylko zrobione.
No i dobra. Plus 98. A tutaj ile jest? Plus 98, to w sumie nic tak głęboko wojny nie daje. No dobra. Sherry, dymno, skoczyli go sami. No i dobra. Dawaj. Nie wiem ile to mulczowanie, no to chwilę sobie porobię to głęboszowanie, bo potem przeskoczę sobie na kombajn, no bo 17 minut, to też nie chcę całego odcinka tutaj męczyć. Albo po prostu zrobić krótszy, taki 22 minuty i tyle. To chyba tak zrobię, nie? Chyba tak zrobię jednak. Zrobię sobie te 22 minuty i tyle i wyrąbane w kosmitu. A resztę to sobie poza cinkiem robię i tyle. Szkoda, że M-Klika nie mam ogarniętego, bo nagrał sobie razem M-Klika. Teraz 21, to lepiej ten film rzucić i do 22 survival zrobić krótkiego jakiegoś. Bailando. Dawaj. I tak chyba zrobię, jak mówiłem, czyli zrobię te 22 minuty i tyle. Tam będzie 7 minut zrzucania fleta. Chyba nie tutaj zrobię to wszystko, miniaturkę i to będzie akurat. Wtedy prawie, że kombajn skończy kości 7. I będzie lek torpeda. Pan wydaje się. Wolni może, co wolni. No i tak to fajnie wygląda sobie. Robotka w sadzie jest. Obiecałem wam sad, no to jest. Kiedyś na początku serii, bo obiecałem, że tutaj powstanie sad. No i też nie myliłem się, znaczy nie myliłem się, nie kłamałem. A to, że żeście musieli 2 lata czekać, to trudno. Ale ja mówiłem, tak żeby się chociaż w tym sadzie tak ze 2 sezony pobawić i tyle. Bo raczej już na innej serii nigdzie sadu nie będzie. Mi się przynajmniej wydaje. A, bo chcę tutaj zacząć kosić. A nie, a gdzie on jedzie? A tutaj on jedzie, dobra, bo to jest tak zrobione.
No będzie sobie paskami kosił. Albo on to jednak zabrał naokoło, ale tutaj dobra. A nie, tutaj jednak wierzę, tutaj. Aha, dobra, on tu i tu, i wtedy stąd. I stąd gdzieś. A on tu wejdzie i tu wskoczy, dobra. Już wszystko wiem. Zresztą mnie to nie interesuje, że będzie on tam skoczy, ale. No jeszcze ten przejazd i kończę. Odcinek. Bo jest 21 minuta, więc taki krótszy z sadu też jest spoko odcinek. Nie będzie lipy. No mówię, resztę to sobie poza odcinkiem skończę. I tak musiałbym to zrobić i tak. Przydałby się taki poza odcinkami głębokość taki z 10-15 metrów, nie? Żeby brał i sobie to wszystko ładnie głęboszowo. Głębosze. A jest takie coś. Muszę sobie takie coś ogarnąć. To jest ten realistic właśnie. A to jest tylko... A nie, jest walking beat. Jeden row, 4 metry. Ja sobie to przetestuję, więc ja sobie to kupię. A może być nawet w tym kolorze. Wiadomo, na odcinkach tego nie będę używał, no ale poza odcinkami, żeby szybko sobie ogarnąć, to jak najbardziej. No i dobra, ja będę kończył odcinek, bo chcę później sobie przetestować te głębosz. A ja sobie wjadę tu, gdzieś dalej, żeby miniaturkę zrobić i tyle. Tyle chłopa widzieli. O! Tu będzie elegancka miniaturka. No i akurat w tym czasie on sobie tutaj dokosi to tam swoje co ma i tyle. A ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa i do następnego.